Siemaneczko, z tej strony MrAdamo15, no i dzisiaj kolejny odcineczek z Case'ami, z Brączkiem. Pragnę wszystkich bardzo serdecznie tutaj powitać. Cudowne było ujęcie, gdy ten kogucik szedł przy nodze Brączka po prostu. Gdzie? Ja nie widzę. Ale nie, no, u mnie na kamerze centralnie tak przy nodze, normalnie jakby tak przy bucikach szedł. Pięknie, po prostu kogutek zrobił. Dzisiaj, jak już mówiłem, case'y i talerzowanko. Bardzo ładne zestawy, dziękuję oczywiście i pozdrawiam serdecznie Sebastiana, który pomaga mi właśnie w doboru modów. W doborze modów, dziękuję. Kogucik! Szuka go tam gdzieś, jak on już poszedł hen daleko. I tak sobie dzisiaj pociśniemy. Ja mam troszkę większy zestaw od Adasia, ale w sumie nie będzie aż tak źle. Ale tak, także Adasie, co prowadź? Ja, bo ja nie wiem, gdzie jedziemy. Naprawdę dawno mnie tutaj nie było, także... Muszę się tutaj... poczekaj, na chwilę mamy małego time-outa, bo ukradli mi błatnik. O nie. Jak żyć, pani? Aż musiałem redukcję zrobić. O. Założyłem. Już? Jest błotnik? Muszę otworzyć drzwi. U mnie nie masz ani jednego, ani tego, ani tego. Bo przecież masakra. Jać. Dobra, teraz możemy cisnąć. I myślę, żeby tutaj nie przedłużać, to pojedziemy sobie trochę przez pola, bo to tak i tak robić koło, to tak się zbytnio nie opłaca. A tego nie talerzujemy? Nie, zaczniemy od najdalszego pola, a to będziemy wszystko po kolei. To pole musimy ominąć, bo tu trzeba orkę skończyć. Kiedyś będziemy kończyć oreczkę. Może w następnym odcinku, albo na jakimś live'ie. A czemu nie skończyłeś? A gdzieś na live'ie to robiłem na pewno i... po prostu przechodziłem chyba na kolejną grę, tak mi się zdaje. Czemu tak brzydko przez pola jedziemy? No bo to i tak wszystko moje, więc... A w sumie ta mapa zarąbista jest, mi się tak podoba. No, zarąbiście tutaj. Mi się jedzie sama rozkosz. Tak, to pole. To wiesz co, ja mam pomysł. Ja przetnę się gdzieś przez środek, żeby nam się łatwiej robiło. A, przyznam szczerze, rób co sobie, jakby to powiedzieć, żywnie podoba. Ja lubię, bardzo lubię po swojemu robić. Tak, ja tylko przyznam, że naprawdę talerzówka Brączka bardzo fajna, mi się podoba. Zapotrzebowanie mocy to około 130 koni mechanicznych, więc tutaj nie ma problemu. Brączy sobie nawet obciążniki na koła założy, żeby miał łatwo. A ja mam lepiej szła. Do mojego 140-konnego case'a mam bardzo fajną talerzóweczkę zawieszaną wśród miód i orzeszki. Zaraz zobaczymy, jak on sobie poradzi. No to ja pragnę zauważyć, że dawno z Adasiem nie grałem. No... Chyba ostatnio razem na multi graliśmy, wtedy co razem z MF-ów nagrywaliśmy we dwoje. No tak, no bo potem byłeś już na feriach, no i skończyła się zabawa, jak to się mówi, co nie? Dopiero teraz wraca do normy. A Case pokaże, jak ładnie gwizdże, jak to chodzi. A dzisiaj Mikiego z nami też nie ma, to musimy we dwóch, ale no tak. Miki, jak chyba dobrze wiecie, bo tam już Kaziu wydał film. Wydał? Tak, z tego, że będą na... A wiesz co, że nawet nie widziałem. No, no teraz, teraz jak biłem. Tak, chłopaki ja się właśnie wybrali do Łodzi, także... Też miałem... Kto tam w końcu jedzie? Mati, Kaziu i Miki. We trójkę jadą. No jeszcze Kaski mógłby z nimi jechać, ale tam no, chyba coś tam... Kaski szkoda, że no, do szkoły idzie. No myślałem właśnie, że oni jadą wszyscy, co nie? No ja też tak myślałem. Ale... Ja też miałem, ale kurczę, do końca jeszcze jutro nie wiem... czy dam radę, no i nie ma co kombinować. Ale sprawa bardzo fajna, tylko wiesz co? Kurczę. Ty raz przy razie robisz? Nie. Znaczy na razie to zrobimy tak. Ja muszę się i tak jechać zatankować. Już? Dopiero patrzę, że mam 43. Ale nie wiem, czy on nie połyka, dlatego że ma taką mękę. Mękę? No bo zobacz, jak on piszczy. A on tak zawsze, nieważne co byś wziął do niego, on tak będzie robił. Ale to jest ten case. Ten case jest naprawdę fajny, ale myślę, że... Ile jedziesz na godzinę? Dycha. Dobra, trochę tutaj nadganiał. Dobra, no ja nie mam 40 litrów, ale wolę nie ryzykować, bo potem będzie... Albo jeszcze trochę przejedziemy, tam parę litrów, więc... To ja mam 365, słuchaj. Widać, który ciągnik był najwięcej używany. Ten mały? No małym najwięcej jedziemy. Ja chciałbym zaznaczyć sobie... A czym to się zmieni? A tobie co, kolego? Możesz ty mój. Co zrobiłeś? Nic. Bo to taki głęboki rów jest na zawracaniu. Czekajcie chwilę, bo ja... Kurwa, jak się przestraszyłem, ty. Czemu nie mogę włączyć tych lusterek? A po co ci lusterka? Bo chciałbym lusterka, bo jeżdżę w środku. Ha, nie. A ja mam. Ja na tych lusterkach gówno widzę. Chyba mi się włączyły. No tak, przyznam szczerze. O nie! Ty! Ale je można sobie... Regulować możesz, tak? Regulować. Jak malczanie się poczułem. Czemu jak malczanie? Bo malczanie też u Mikiego, jak się ścigaliśmy, to były... Aha. No, no. Ustawiamy. Nie wiem, ja z wami nie grałem wtedy, bo mnie nie chcieliście. No, Miki cię nie chciał, kolego. No ale wstecznego... no do dupy. Co? Wstecznego już sobie nie mogę. Weź, nie opierdzielaj się, tylko... Ale serialnie robić, to ja się kurde bawię, co nie? Pozdrawiam siebie serdecznie. A potem ludzie oglądają ustawianie lusterek na let's play. Ale co jak co? Mamy chociaż ustawianie lusterek. Dobra, ja nie mogę ustawiać. O Jezus. Ty ile twoja żywka bierze? Metrów? No z 3. No ona jest wąska dość. Ale za koło bierzesz, czy nie? No tak. Po pół metra chyba za koło może brać. Przecież, nie no, pół metra to bez przesady. No ile to może być, no. Ale ta mapa jest ładna. Nie no, ta mapa jest boska, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Ja naprawdę bardzo miło i chętnie tutaj gram. Chociaż gram na niej mało, no bo przynajmniej się, jakby to powiedzieć, tutaj gramy najczęściej w... na let's playach właśnie z chłopakami, ale też staram się niekiedy odpalać to na live'ie i... No bo kiedy ty ostatnio wydałeś odcinek z tego? Jaki był odcinek Borka? Ziemniaki z Miki. To było... Jak ja byłem Borka chyba, tak, nie? Tak, zanim ja przyjechałem do Mikiego, więc to był ostatni odcinek? Tak, to był wtedy odcinek. A to był który? Drugi czy trzeci? Chyba drugi. Bo pierwszy pamiętam był Żniwa. Bo pierwszy był Żniwa, potem był Maseje, w którym chyba wtedy razem graliśmy i potem z Mikim były perki. No to już trochę zaniedbałeś. Tyle w temacie. Ja się bawię tymi lusterkami, kurna. Pozdrawiam. Serio? No. Ciągle się poprawiam tylko. A mi już tak plecy walą dzisiaj, że masakra, są ludzie po live'ie dwugodzinnym. No. Ja nie wiem, jak ja miał tak 5-godzinnego live'a robić, ja bym chyba nie wytrzymał. 5 to 5, a 24 sobie. Tak. Gimper jutro. Dziękuję, dobranoc. Nie, ja Gimper robił jutro, tak? No. 2 godziny streamu i kark jest po prostu wykończony. No. To jestem tego zdania. Ja po sobie, jak już tak się trochę postreamuje, to grać grom, ale jak się streamuje, to tak się siedzi w jednym miejscu i tak tylko głową się rusza, jeszcze taki lekko na pewno człowiek przygarbiony, bo musi coś tam jeszcze robić, więc grubo. Nie, ale ogólnie live bardzo fajna sprawa, mi się bardzo spodobało. A ty, Adaś, zrobisz na tym polu tutaj naprawdę dużo, ci powiem. Ja tak. 4 przejazdy i Adaś pojechał. Tak, przejazdy 4, w tym minuta ustawiania lusterek. Nice. Ja potem gadałem, że Bronczek nic nie robi. Oj tam, oj tam. Możesz się zrehabilitować tym, że tam nie robiłeś w poprzednich odcinkach. Ja nie robiłem? Robiłeś. No, wypraszam sobie. Zrehabilituj się za tego CS-a dawno temu. A to było naprawdę bardzo dawno temu. A czy ja mam powiedzieć, co ty robiłeś Mikiego na odcinku? Grałem. Siałem sobie spokojnie. 3 na godzinę. 4. Ja idę zobaczyć, jaka to jest tekstura zboża. Oryginalna? Nie, tu jest chyba zmieniona. No, ale ładnie. Tu jest chyba ta tekstura z tego. Ej, ale serio ładna to jest ta mapa, ja pierdzielę. No, przyznam szczerze, tak jak ci mówiłem, że pierwszy, o Jezus, odcinek ma tutaj 1600 łapek w górę, więc tutaj naprawdę można wam podziękować i tylko marzyć o takiej samej ilości, a lub więcej. Ale bardzo fajny klimat ogólnie tutaj jest na tej mapie. No, nie ma takich dużych górek, te pola też nie są ani za małe, ani nie za duże. Takie w sam raz. Aż normalnie chętnie coś z niej takiego nagrał, nie, że odcinek, tylko normalny filmik jakiś, nie? Wiesz, kolego, że ty się zbierasz na tego drugi miesiąc? Tak. Trzeci. No nie mam kiedy nagrać tego, no. No to trzeba mieć czas, a i... Chyba już wyszedłem z wprawy trochę. No ja... Nie, myślę, że dałbyś radę, ale... Na pewno nie za pierwszym, nie za drugim. Nie za trzecim razem to trzeba było teraz, wiesz, znowu rzucić się ciągle w jedne i bawić się. Nie, ja tak jak już nie mogę doczekać normalnych filmików z reala, także, bo już bym sobie pobiegał po polu, ponagrywał trochę. Ja przyznam szczerze, no jakby to wyszło... Dobra, ty tam już się bawisz. Gdyby to wyszło z Deutschami i będzie fajnie, no to będę bardzo szczęśliwy z tego. Wreszcie takie będzie takie gospodarstwo, no gospodarstwo wreszcie, a nie. No co ty, Bonza też będziesz mógł nagrać. No, nie wiem, o starych zabytkach nie zapomnę. ale jednak takie rzeczy, co rzadko są spotykane, to jednak fajnie się nagrywa niż 60-30, którą zna się na pamięć. No dokładnie. No bo ja na przykład takiego Deutscha w realu, takiego w pracy jeszcze nie widziałem, więc to sama rozkosz. No bo... ja też nie, bo u mnie nie ma Deutschów. No bo tam jak na wystawach czy gdzieś, gdzie oni stoją, no to się widzi, no to się tak samo widzi w internecie, ale tak w realu podczas pracy jeszcze nie było. A naprawdę ten jeden z nich jest naprawdę pięknym bykiem, jak można go opisać, więc... No to wszystkie tam są takie klocki duże. Tylko czekać na nowy sezon, no i na to by było. Czas właśnie do... No już niedługo w sumie, co? Od 1 marca chyba wyruszają w pole, jak dobrze tam mówili. Miki, coś tam słyszałem, że niedługo chce siać już na wóz. No, on właśnie chciał już teraz tą sobotę, no ale te mrozy trochę mu chyba pokrzyżowały plany, bo nie wiesz, że jakby teraz chciał w sobotę by wyjechać, gdy jeszcze ta pogoda taka nie jest zbyt chętna. No. On wiesz, on chce, no bo, że to jednak ten nawóz coś już ruszy, tak? Że jednak pomoże trochę, żeby to zboże powstało, bo on ma ostatnio po tych mrozach bardzo słabe. Ale myślę, dla mnie to trochę za wcześnie. Bo jak wiadomo, ni z gruchy, ni z pietruchy może ci przyjść mróz -5, tak jak było ostatnio i dziękuję, tak? No ja to we wtorek chyba to było taki mroz, czy w środę, bo już nie pamiętam. Ja też nie wiem. W środę chyba rano to było taki dopierdzielony mróz. No to wczoraj. No. Znaczy przedwczoraj. No zgadza się, no ale chyba w środę rano, tak jak wstałem, to tak siarczysto było, że masakra, więc... No ostatnio to w ogóle nie wiadomo, czy ciepło, czy zimno, czy jak, czy tak, czy... Nie ryzykowałbym, bo jest jeszcze chłodno, a mróz może w każdej chwili przyjść, no ale wiesz, no przecież... To już nie zależy ode mnie. Ale ja to spokojnie jeszcze tydzień, półtora bym poczekał. Do tego marca, jednak ten marzec to jest marzec, tak? Najlepiej ma Boguś robi. Nie szybciej niż 15 marca, on się nie będzie nigdzie śpieszył. Z jednej strony, no wiesz, no, jak to się mówi, on już przeżył na rolnictwie tyle, że no na pewno już wie, jak to wszystko wygląda, więc... A Miki też nie ma jakoś dużo, super dużo hektarów, żeby nie zdążył tego no obsiać, także... Przecież z jednej strony Miki te wszystkie hektary to może obsiać w jeden dzień, tak? No. Nie oszukując, bo naprawdę dużo tam tego nie ma. Ale fajnie teraz w lustereczkach przefrunął mi, ale... Ale fajnie ta żywka pracuje. No, ona naprawdę zarąbiście tutaj teksturę. Wam pokażę przerzucenia właśnie gleby. Bardzo pięknie to wygląda z tyłu, jak i przednie, tak i tylnie talerze. Bardzo ładnie pracują. Ale gwizdze ci ten case? No. Nie wiem, dlatego jeżdżę właśnie w środku. Dość, że to jest chyba jedyny ciągnik, który naprawdę mogę chyba wszystko robić w środku. Jadę nim i jest sama rozkosz. No wiadomo, ma wygłuszoną kabinę, to jest ten chyba jedyny plus tego interesu. A ten mój tak samo, nie? No tak, ale właśnie i cudownie tu się jeździ. No i no co, no i wszystko widać, tak? Ustawia się tylko DP i myszki na większe, żeby nie szurać tak myszką 500 razy. I tyle. Ja nie zmieniam DPI, bo potem znowu nie będę wiedział, jaki miałem w CS-ie. A no w CS-a nie gram, do tego tutaj się nie przejmuję. Nie grasz w CS-a? A Grisem. Znaczy, no ale już tak, wiesz, tylko niekiedy, ale... No to trzeba mieć czas, a ja trochę pogram, potem zapomnę, wiesz, nie mam czasu albo coś nagrywam, live'y i tak, wiesz, czas wyleci. No teraz jak nie grałem, tak. Nie grałem 2 tygodnie przed feriami Mikiego. Potem w ostatnim tygodniu też nie grałem i tydzień byłem u... no i ten tydzień, co byłem u Mikiego, co nie? W tych granicach. To ja tam był chyba niecały miesiąc, dopiero potem zagrałem sobie, no to chłopie, żebyś zobaczył mi na serwerze, bo na serwer sobie wbiłem, to ja byłem załamany. Po prostu jakbym pierwszy raz broń w cechie trzymał, nie? Gada? A gdzie mam jechać? Na poprzeczniak, z drugiej strony, bo ty masz szerszą, to byś tam będziesz szybciej wywijał. Więc ciśnij sobie polem, tamtym. Ja tutaj już chyba na raz wezmę. A potem przejdziemy. Czekaj, bo tutaj jest orka, więc tą orkę nie będziemy ruszać, więc przejdziemy na pole obok. Dobra. I będziemy cisnąć. Na razie skończymy to. No to poprzeczniak jak zrobię, to spoko. No bo tam, wiesz, ty będziesz miał szybciej, bo... No jest troszeczkę szersza, bo chyba masz ją. Jest metr szersza, kurde, nie mogę się wysłowić, już tak późna godzina to... Z metr szersza. Ale jakby to powiedzieć, tutaj nie zamulamy, chociaż przy późnej godzinie, więc... Nie. Więc trzeba się cieszyć. Ja tam sobie jeszcze ostatnie ustawienia lusterek robię. Ja pierdzielę. Daj spokój z tymi lusterkami już. Kurde, wkurzymy, że tego wstecznego nie mogę sobie ustawić. Ach. A na łące akurat zawrócę? Dobra, bo to weźmiesz na raz chyba. Nie, chyba się będę musiał cofnąć lekko. No dobra, to ja już tu przejadę, bo tu jest droga tylko dojazd do tego pola, ale pole ciągnie się dalej. Właśnie muszę sobie się zapytać, czy ma jakieś fajne pługi. A co to jest za Seba w ogóle? A przyznam szczerze, że na live'ie u mnie raz, no trochę donate'ów powysyłał i jakoś tam potem się zgadało na temat kukerlinga gołego, że jest w trakcie pracy, no i tam potem, o Jezu, przywaliłem drzewo, dogadaliśmy się gdzieś tam z modami, no i chyba wczoraj czy przedwczoraj właśnie tak mi zaczynał. Oho, to pole nie należy do ciebie. Chyba nie kupiłeś sobie pola. No dobra, ale jest właśnie najgorszy problem w tym, że to pole... Te pola się tu nie da kupować. Co? Czekaj, no serialnie. No to ja mam to samo. Zobaczymy, poczekaj. Zobaczymy, czy to jest... No bo to może być, wiesz, źle zrobione pole. Aha, no dobra. Jednak nie. Co teraz? Poczekaj, ja cię nie poddaję. Bo nie da się... Przejedź na to obo. Czy tam to działa? Dobra. Czy tam to działa? Czy tam to jest skupione? Bo wiem, że to z tym miałem też problem, ale... Tam to chyba powinno być dobre. Ten to jest dobrze. Dobra, to weź rób tamto, a ja muszę jedną rzecz zrobić. Jeśli tak opierdzielasz, Adam. Wiem, dzisiaj to mam taki fajny odcinek, że ja tu rozkminiam wszystko, a ty sobie ciężko pracujesz. I to mi się podoba. A wiem, że ty lubisz te case'y, więc... Tak opierdzielasz. Bo to jest ten jedyny plus dzisiejszego odcinka, że możesz sobie pobawić się na pięknych case'ach. Bo ktoś właśnie miał ostatnio problem, że też nie mógł właśnie. I nie wiem, czy to jest błąd mapy, czy jednak można tu gdzieś coś kupić, więc... Dlatego... Ja pamiętam, jak to pole prasowałem. A no tak, na pierwszym odcineczku to było poletko. No bo tak niedawno. Kiedy to było? W tym roku czy w tamtym? W tym, no coś ty. Ta seria aż tak stara nie jest. Nie? To jest nowoczesna seria, no więc sprawa fajna, no ale nie wiem gdzie tu można. To jest chyba błąd tej mapy chyba to pole. Szkoda. Myślisz? No bo czemu wszystkie inne pola prawdopodobnie można normalnie robić, a tylko to jedno jest takie problemowe. No może, że, znaczy ogólnie chodzę po całej mapie i sprawdzam, czy tu gdzieś nie ma jakiejś ikonki. Dobra, nie szukaj, chodź tu. Bo wiesz, jak to jest. Dzisiaj też znalazłem na jednej z map w ostatniej chwili. Nie opierdzielać, tylko chodź. Fajnie się tak opierdzielać, powiem ci szczerze. O, chwilka. Chociaż ludzie sobie po raz kolejny mapę zobaczą całą. Co? Po raz 10. Po raz 11. Ewentualnie. Dobra, ostatnia. Spodareczka, nie ma tu nic. Nie, dla mnie to jest przymusowy błąd jak nic. Pewnie błąd mapy, nie? Dobra. Szkoda, bo to jedna z ładniejszych pól jest trochę, co nie? Ale co zrobisz? Dobra, będę to rozkminiał. Może to jakoś... Czekaj, poczekaj chwilę. Mamy w ogóle tutaj... Aha, mamy... Tutti frutti. Gigi Amoroso. Gigi Amoroso, powiadasz kolego. Wiesz co jest najśmieszniejsze? Co? Że mamy wgrane minimapę i mamy jedynkę. Aha. Dlatego pewnie jest tu ten błąd, że nie działa nam to pole. Może pochodzimy sobie naokoło. Wiesz, ja pomogę tutaj, zrobię poradnik, może jak... Może ja ci zrobię poradnik, jak zacząć talerzować. Dziękuję, nie skorzystam. Nie skorzystasz? Kurde no. Ja już byłem pewny, że to jest jakiś błąd i... O, coś mamy. Wiesz co ja na twoim miejscu zrobiłem? Mm. Zaczął talerzować. Wiem, właśnie to robię. Wiem, zaraz będzie tutaj pocisk, że się opierdzielam. Ja tak ładnie talerzuję. Ja wiem o tym. Jadę od tej strony, więc uważaj. Nie mam zamiaru tam jechać. Dzięki. Specjalnie ci zostawiłem. Miło z twojej strony. Dobra, ja wracam do pracy, biorę się, ale myślę, że jakby powiedzieć, zamartwienie się o własną gospodarkę i o pole, które zabrała mi gmina. Musiałem walczyć o swoje, ale niestety na razie nie walczyłem, ale nie poddam się tak łatwo. Będę walczył dalej. No bo jednak to pole jest, kurde, przy moim płocie, no to do jasnej pogody to musi być dla mnie. Ale to jest chyba pewnie dlatego jest wina, że to jest po prostu chyba autor mapy chciał właśnie zrobić kupno pól, ale chyba mu nie pykło i zapisało się właśnie w tym błędzie, no i tak to zostanie. No zapomniał usunąć pewnie to jest tego. Bo jest na mapce jedynka, pisze jak byk i tyle w temacie. Kurde, nie wiem jak mam to pole tu robić. No prawie tak, dobra. Coś wykombinujemy. No tak będzie dobrze chyba. Ten środek tam najgorszy zrobiłem. O, ty masz fajnie, bo ty masz tam ciąganą, to możesz sobie powywijać ją trochę. Tak dość brutalnie. Bardzo fajna sprawa, chociaż nam czas szybko zleci. Dobra. Nie, spoko to idzie dosyć. Nie, talerzowanie kredit. Bardzo fajną sprawą. No dla mnie mój zestaw rządzi. Nie, mój jest lepszy. Ale nie, ale tak dobranego zestawu jeszcze chyba u siebie nie miałem na odcinku. Bo naprawdę super wygląda, pasuje... pod względem właśnie zapotrzebowania mocy. No mnie trochę talerzówka za mało, ale to tam... No tak, no bo ty masz 200 koni, a talerzóweczka 140 chyba. A no ja mam taką... O Jezus, ale się rozpędziłem. Szybciej do rowu bym wpadł. Kurde, mikrofon i pół ekranu zasłania, nic nie widzę. Serio? No. Przyznam szczerze, że jak będę miał Blue Yeti kiedyś, jak tam dojdziemy z tym celem, to będę miał fajnie, no bo z jednej strony nie będzie mi zasłaniał monitora, bo mam na takiej na biurku, ale podwyższany mam, to nie? No. Więc to będzie o wiele wyżej, ale boję się właśnie, że każde puknięcie kierownicy, każdy szur myszki będzie... Znaczy ja planuję kupić ten statywik do niego. Ten z góry no byłby fajny, fajna sprawa byłaby na pewno. I myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, chociaż niby tłumienie drgań ma ten podstawek wgrany, co nie? No tam chuja. Ale pewnie to nie jest prawdą, bo... Ale myślę, że to się... Chyba statyw to tam... Ja nie wiem, czy dobrze, czy do tego akurat statyw widziałem, ale chyba 250 zł. 250 zł aż? Tak mi się zdawało, że statyw właśnie albo do tego, albo do podobnego, to właśnie 250. No bo aż to nie wiem czy to jest, bo nawet taki podstawowy statyw do takiego mikrofonu, co miał Miki kiedyś i ja takiego mini 50 zł, nie? Kurwa to jak kupię ten Więc to sam zbuduję. Przyznam szczerze, gdyby najlepiej to tak. Sprawdzić, ile koszyk do Blue Yeti kosztuje, co nie? No. Ten, żebyś mógł włożyć Blue Yeti i zobaczyć, czy się będzie opłacało sam koszyk kupić, plus właśnie tylko taką, ten zwykły, no wiesz, ten statywik, tylko samo ramię, i wtedy kasa na pewno się zaoszczędzi. Może, że po prostu się nie będzie opłacać, no to tak wyjdzie, jak wyjdzie. No jestem ciekaw, ile to kosztuje, normalnie muszę sprawdzić. No to po odcinku. No tak, no po odcinku, teraz na pewno nie. Więc ale będziemy kończyć, bo ogólnie mamy 25 minut, ty musisz 29. No możemy kończyć. Wyłączę, więc... A już doczekamy do tego wyłączenia kamery, trochę jeszcze porobimy. No, ja, no. Wykorzystam cię trochę. Dobra. Mam jeszcze 2 minuty, 2,5 minuty dosłownie, bo tam chyba 29,5 minut, tak? No, coś takiego. Ale to będziemy powoli na pewno kończyć. Kurde, łokieć mnie boli od tego trzymania już na tym. Dzisiaj cały dzień praktycznie na kompie, to już normalnie łeb wysiada, nie? Tutaj muszę sobie jakoś tak... Ale poszarżujemy tutaj tym case'em. Poszli. Poszli, szybciej się. To jest bestia. 140 koni, normalnie czystej bestii. Krzychu! Kadetę teraz. Nie, tak, i ta gala chyba rządzi. Co, twoja Alakbar to jest najlepszy. Nie ma sobie równych. Ja sam nie wiem, jakim cudem tak, wiesz. Nie wiem, co się w ogóle wtedy działo, że ja te ręce podniosłem. Ja też nie. ale coś na pewno się musiało dziać, bo ja za darmo ręce nie podnoszę. Więc... Ale spasowało się idealnie. Tak. Ale przyznam szczerze, że dużo już filmów widzę właśnie, gdy był zrobiony ten, że jak coś się dzieje, to od razu właśnie ten urywek właśnie z Alakbar wchodzi. Więc to już na pewno pójdzie jako przeżytek. Zakład murowany. No ale no cóż. Każda rzecz kiedyś musi się przejeść komuś. Dobra, to wezmę naraz tak to. Ty zmykaj. Dobra. Nie wiem, gdzie to zjechać. No dalej, jakoś tak. Jeszcze kawałeczek mam. A trójkę wrzucaj. O, pójdzie trójką, to się po prostu rozbijemy tutaj. W rowie. Myślę, że do rowu zaliczę, ale nie. Spokojnie. Brączuś daje radę. A my dziękujemy za ten odcinek, bo jak już mówiliśmy, do 29 minut trzeba było przycisnąć. Liczę, że wam się spodobał i nie zanudziliśmy. A zestawy na pewno wam się spodobały. Zapraszam serdecznie do Brączka. Na pewno coś ciekawego tam zobaczycie. Dziękujemy. Tak. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. No do następnego. Na razie. Cześć.